Stypendium naukowe dla większości pozostaje niedoścignionym marzeniem. Nieliczni dzięki swojej ciężkiej pracy już są bogatsi nie tylko o wiedzę. Poznaliśmy najzdolniejszych. Studenci kształcący się na uczelniach wyższych na Warmii, Mazurach i Powiślu rozwijają skrzydła i udowadniają, że nauka po prostu się opłaca. Ogólnie skończyłam na licencjacie zarządzanie. Teraz jestem studentką ekonomii menedżerskiej i doradztwa biznesowego. Jestem na pierwszym roku studiów magisterskich z ekonomii i nauki ekonomiczne potrafią wciągnąć statystyka, finanse, bankowość, rachunkowość, ubezpieczenia. Jest czym się zająć. Studentka przeznaczy środki na dalsze dokształcanie się i na swoje dodatkowe pasje. Stypendium naukowe imienia Marka Baumana trafia do żaków nauk ekonomicznych. Marek Bauman, skarbnik, który odszedł w czasie pracy, w czasie służby, zasłużył na taką pamięć, zasłużył na praktyczne honorowanie jego przecież długiej pracy w samorządach i podajemy przykład skarbnika Marka Baumana dla młodego pokolenia. Wyróżniamy specjalną statuetką, specjalnym stypendium, jednym tylko w roku. Wśród zaproszonych osób była także córka zasłużonego skarbnika z Olsztyna. Kobieta nie ukrywa podziwu wynikającego z sumiennej działalności ojca oraz faktu, że nazwisko jej taty zostało zapamiętane. To dla rodziny nie jest bez znaczenia. Jest to ogromne wyróżnienie. Tutaj ukłon w stronę pana marszałka za to, że podjął tak wspaniałą inicjatywę i wpadł na pomysł tak wspaniałej nagrody, która upamiętnia mojego tatę. W pozostałych dziedzinach nauki od wielu lat samorząd województwa wspiera wybitnych studentów w ramach stypendium naukowego marszałka województwa za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe i artystyczne. Podczas tegorocznego naboru spłynęły łącznie aż 182 wnioski, w tym 11 wniosków o przyznanie stypendium imienia Baumana. Stypendia przyznano 25 osobom, które osiągnęły najwyższe pozycje w rankingach stworzonych i zaopiniowanych przez specjalnie powołaną komisję.